everybody, this is Vitalix Gaming and this is the Polanie 2. Nie no, the best intro ever. Okej, zaczynamy wtedy porwanie. Jak obiecywałem, poziom wysoki, a więc nie przyciągając, bo napiszecie jeszcze skończyłem pierdolić w 20 sekundzie, tak więc start. Mały Witul? Spodziewana. Tu jest pokazane, jak pastuszek potrafi tracić punkty zdrowia. Spieszę poranny sztunek. Dawno mu go nie nosił. A co mnie rozkażecie, panie? Do grodu nie pognam, bo mnie wraże capną. Ledwom tu dobiegł, strzały mi jeno koło ucha furczały. Zuch, chłopak. W grodzie ostań, mleka z miodem ci każę naszykować i ciepłe pierzyny. Dobra, więc dzień dobry, sobie musimy czas trochę przyspieszyć. On nam się to chuja przydanie, tak za przeproszeniem, powiem wam. Z tego powodu, że... gdzie cycki? Aha, dobra, nieważne. Ale ogólnie fajnie, mamy trzeciego poziomu, tu jest też trzeciego poziomu ogólnie sprzęt, a tutaj mamy sprzęt. Aha, tu mamy 18, 16, szału to tu nie ma, powiem tylko tyle. Te wytniemy. Gdzie ty jesteś? Jest tutaj. Gdzieś tak biegał. Jest tak chujowo, że myślę, że to jest obłęd. Nie lubię tej wioski, serio. No nie lubię jej. Aha, tutaj ta. Nie ma tego dużo, powiem tylko tyle. Szału nie ma, jeśli chodzi o uzbrojenie. Brud też taki 2 na 10 w sumie. Nie no, w sumie można pod kontrol 2 ich wrzucić wszystkich. Ten zamek też taki 2 na 10. Jak my mamy, tak 5-3 łowców. Dobra, ale tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia teoretycznie. Hmm.
Nasz książę też nie jest nie wiadomo jak wyszkolony, nie? Podoba mi się. Będzie jakaś rozruwa? Bez wahania. No i ulepszenia by się jakieś przydały, co? I może... Co? Mamy jechać na dwie obory? Really? Nyga? Okej. Okay. Nam się nie przyda w życiu. Nie da się oszukać. Szkoda. Po co nam jakiś wygląd? Wygląd to nie wszystko, dobra. Więc macie teraz dowód, że Vitul is game got tylko na wysokim poziomie, no sorry, no. Nyga. Dobra. Musimy tu jakoś zbudować, będzie ciężko ogólnie się rozbudować. Mało miejsca. Gród jest, owszem. Duża mapa jest, to jest coś plus. Ale z rozbudowaniem będzie ciężko, naprawdę ciężko. I w sumie czemu wy tak daleko dzisiaj jeść? Możecie tutaj, w sumie bliżej troszkę. A my sobie pościnam tu drzewo. Drwalami nie jesteście, trudno się mówi, nie kontroluj. Pyk, pyk. No, drzewa wycięte, więcej trawy teoretycznie powinno być, ale chuja. Nie widać różnicy. Ale mamy spokój. A, to tylko wilczki, więc nic strasznego. To jest wygląd. Nam się nie przyda. No, ja wam to mówię. Nie, ja tylko jednego, bo sobie weźmiemy jedną teściową. Jest taka zbranina, coś czuję. Dziewiaczka właśnie. No, chodź tutaj. A Boże, nie możesz walnąć, spoko. Jaki oni mają gród? No, mają taki kamienny. Ojciec Milawy. Ty, Mieszko żyje. It's alive. Dobra. W sumie mogą się tam rozbudować, nie? Każ chyba wie dlaczego. Ale nie powiem wszystkim, dlaczego mogą się tam rozbudować. Jakbyś taka tajemnica, o. Możemy to poniszczyć, nie? Tyk, 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 tyk. Jestem nadwykłama. Trochę łuczników się też przyda, owszem. No i by się przydało kupić łuki, nie? Inne zabawki, nie? Tącz się? No właśnie. I jak widzieliśmy, tam będzie też ten rycek, nie? No ja wiem. No tak wystarczy, okej. Okay. Bo raz nas znaczy nie będą atakować, nie? Chyba nie bodajże, ale pewnie nie dam sobie głowy uciąć. Nie wiem po co włócznicy. No, ale dalej niech będzie. W sumie nie potrzebują. Z tegoż powodu, że gdyż ponieważ później na wyprawę już nie zabieramy swoich 9 łew, tylko dostajemy losową armię, nie? Tak my można nazwać, nie? To co nam po prostu dadzą, nie? Bierzemy i nic nie gadamy, tak wam powiem. Za dużo. Jest, brać, nie gadać, o tak, dobra.
Jest poziom wysoki, ale tutaj w sumie nie ma nic trudnego. Zawsze pierwsza misja jest ta prostsza. Nie, nawet nie mam lepszej weapon. To jest kawałek drogi zbudowany, ale Mirkiem pójdziemy też, bo Mirko też sobie poradzi raczej, nie? To jest taki tank tutaj. Nie wiem, kto budował tutaj. Tutaj się nie stawia się tak obór. Nie mógł tutaj gdzieś pod koniec sobie wstawić, a nie tutaj. Musiałem sobie jednego tego zrobić. O Boże. Jednego pastuszka, żeby chociaż biegał, nie? Ale to on niech może tylko tą dwójkę bierze, co? Haczy. W sumie chyba na tym lepiej wyjdziemy, co? Jak będzie haczył tylko tą dwójkę? A to tak. Zlecone prace zakończone. Brak my tam z ulepszeniami, meczyki. Włócznie też tu zęby są. Dobra. Jeszcze jeden. Wuj. I idziemy. Nie bierzemy tej czarodziejki. Do szczęścia nam nie jest potrzebna. Mam mikro włączone, myślałem, że mam wyłączone. Dobra, nieważne, lecimy, co? Chyba czas niewyszkolone to, kurde. No nie lubię takiej armii. Zobaczymy sobie, co tutaj jest ciekawego. Ja wiem, że trzeba iść tam do strony, może iść tamtą drogą, bliżej. Ale my sobie tak zobaczymy. W sumie bym mógł sobie przejąć, nie, wojsko, nie? Bym mógł w sumie sobie poprzejmować te posterunki, jednego typa zostawić, nie? No kurwa, serio? Really, nigga? Nam zostało 6 tam. Ile w wiosce? 3. Ale żadnym włóczni nam nie zniknął, zauważyliście? Ale włócznicy nie są mocni, to jest to. Ja w sumie nigdy za bardzo nie gram tymi włócznikami, nie? Tak z tego powodu, że mam do misji potrzebuję, nie? A tak to bym nimi w ogóle nie grał. Jako początkowo, nie wiem dlaczego. Pamiętam, że Migotka zawsze grała łucznikami. Ona uwielbiała te jednostki, nie? A też nimi dobrze grała. Potrafiła ich tyle na spamić, że to jest obłęd. Ale to tylko Migotkę tam pamiętam z takiej rzeczy. Dobra. Aha, bo tu jest... Dobra, ja wiem dlaczego. Jak Mirko, Mirko jest drugim poziomem, ale w Johanie. Dobra. Nie ma strachu, nie jest źle. Minut już tej pierwszej części. Pierwszego, tak jakby w sumie pierwszego odcinka, bo to nowa kampania jest. O kurwa, Mirka, ty jesteś kurwa słaby, nie? Jesteś kurwa ciota, nie? On jest kurwa słaby, ile on ma HP? 650. O lol. Bo teraz on będzie mieć, mamy porwanie, nie? Czyli że to są nieporwane. No wszyscy wiedzą chyba kto. Ale tego nie ma na ciebie, zacznijmy od tego.
nikt tego nie przeszedł. Serio. Bodajże, jeśli ktoś, jeśli jest taki odcinek, to proszę mi go pokazać na YouTube, bo ja sobie nie przypominam, żeby był. Dobrze, że Mirko idzie też atakować jako pierwszy. Tu gdzieś jest ten rycek, nie? Ty masz drugiego poziomu, ty możesz w sumie sobie wziąć. Tu są podziemia, są. A faktycznie, no. Faktycznie, tu są podziemia. Jest rycek do zabicia. Zaryska jest dość. Będzie pewnie dobrem expa. Daj prawie chyba 20 punktów na expa na jednostkę. Chyba, ale nie da się go wyciąć. O, dobra, awansował ktoś. Mało ulepszeń, wiem. Wpadłem na idiotycznie genialny pomysł. Aha, dobra, nie możemy przejąć. Mam się, chyba już wiedzieliście, co mam na myśli. Przejąć ten budynek i sobie zgubić zbroję, tak? Ale chyba nie możemy tam wejść, bo on tam ma... Tak, utrzymuj pozycję. Czekajcie. Nie, on ma utrzymuj pozycję chyba. On nie ma utrzymuj pozycję, to się ruszy, tak? Nie, on ma zwykłą. W sumie byśmy mogli podpierdzić ten budynek, ale nie wiem, czy będą... Nie, powinno być możliwość kupienia wtedy zbroi. No ja trochę potraciliśmy, ale chyba jednego, dwóch uczniów nam zostało, o lol. A gdzie jest drugi? Co? Łucznik gotowy. Co on odpierdala, wy mi powiedzcie? Jakiś kurwa przyjebany trochę. Dobra, nie no, idziemy tutaj, nie? Bez migdania, koledzy. No gdzie jest ten włócznik? Przyjebany człowiek, naprawdę. Moment będą, bo tutaj przeskoczyć to jest moment. Kusi mnie sprawdzić, czy mogę. Wiecie co? Kusimy i sprawdzę sobie. Ale mnie kusi sprawdzić, nie, czy to działa. Oj lol. To jest defensa teoretycznie nie do zdobycia. Z tyłu żadnej obrony, tylko jeden łucznik, no spokojnie. Tutaj drewno, no wiadomo, nie? Zapiszemy sobie, ok? Prędzej, tak? Taki zapis, o. Aha, dobra. Aha, bo to są sojusznicy. Dobra, fajnie wiedzieć. Wypierdalaj.
Fajnie wiedzieć, że daliście mi fuja zrobić. Ona umarła, olol. Tylko drogę tu zbudowali zajebistą, taką 12, dobra. Tu gdzieś powinien być mieczyk, będzie taka, o właśnie, taka górka. I to jest miecz rycerski, tak zwany. Po prostu idziesz tu, później tutaj. I dostaniesz oczywiście torczyn, której tu nie potrzebujesz. I później, a właśnie, nawet dobrze, mamy. On tu i tak przyjdzie, więc easy. No super. Oto jak gdzie tu jest ten no most. Jestem Trykława. Trykława już po tobie. A tutaj jakbyśmy się mogli przebudować? Moment, do Lubej byśmy dorwali się. Niech przyjdą tutaj. Ty też. Się. Bo tu chyba będziemy mogli przyjść, ale nie wiem. Pewnie dam sobie go wyciąć. Tu jest skała chyba położona. Mhm. Teksturka skały jest, dobra. Tu sobie zwolnimy. Masz jakiś problem? Jesteś pewien, że to bezpieczne? No jasne. Siekiera w dłoń i do roboty. Bo ułożę tak trochę... chaotycznie, ale chyba jest na jedno przejście, nie? Na jedno przejście, ale to wystarczy już. Faktycznie to już powinno wystarczyć, ale nie wiem. Tak, mają przejście, dobra. A, włócznik idzie pieszy, no tak, idiota zawsze idzie pieszy, nie? Teoretycznie. Ja się mięso armatnie, nie? Żeby nie być chamskim. Nie, tu jest przejście faktyczne. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że to jest przejście, ale dobra, chwila, to jest nasz grunt, tak? Co tu jest? Aha, zbugowany zwierzę, dobra. Nie da się wejść, zrozumiałe. Starsza gracza to jej wybaczyć. On też jest zbugowana wieża. Tak, jest za duży spadek jest, no. Nie da się wejść. Nazywam się Mirko. Książę Mirko. Stawmy czoło zdrajcy. Czy nie? Szykujcie dla nich kurhany. Udało się. Kappa. O Boże, gdzie ja zbudowałem? O kurwa, lewiocha. Nieważne, tego nie było. Nie sprawdzam na minimum mapę, gdzie to buduję. I wyszło trochę śmiesznie. No. Jest rzeka, której się po prostu nie da przekroczyć. Proste.
Gdzie on ciska, kurwa, te włócznie? No szalony do gościu. Do usług. O, czyś by to było. Nieważne. Nie. No co ty? Tak, wiem, źle postawiłem ten mostek. Pizgaj ich na odległość. Ale zrobiłem fejla, nie? Jesteście bardzo słabi, jeśli chodzi o obrażenia magiczne. Moment i śpicie, nie? I walcie dętkę, moment po prostu. Podstawcie ten most, kurwa. Aha! Już nie żyją. Fajnie wiedzieć. Ale zbudowali most. Więc nieźle. Aha, my to ja zobaczyłem gdzieś. Po prostu jest niż siły zagrażające wiosce teścia, nie? Więc easy. Teściowi trzeba pomagać. Ja wam to mówię. Chłopaki, ja wam mówię, wam się kiedyś przydanie. A nie, no dzieweczka szalta, na pewno masz rację. Będzie jakaś rozruba? Podoba mi się. Chyba jak ja nie lubię tych chłopców. Nasza postać zginęła. Niech będzie. Pięknościowo. Przejdziemy się tam, co? Pewnie, jak myślicie? Zobaczę tam jest ciekawego. Obowiązki czekają. Nie ma to jak zapach drewna. Dajcie krwi mojej siekierze! Bo to nam się później przyda taka wioska tu jest, nie? On nie chce stracić szczegółów, nie? No ale pewnie i tak się dowiecie, będziecie później, ale taka panie. Dobra. Czekam, aż tu wszyscy przyjdą. Więc mało nas jest, bardzo mało. Mamy bardzo mało, mało ludu. Widzisz, jak jest bulwersowany, że musi spać? Jeden, dwa, trzy, dobra. Czterech, tak? Tam brakuje... No, czterech, dobra. Nie, mówiła już nic. Zobaczymy, co tam jest i może zakończymy pierwszy, jakby kolejny odcinek. No w sumie to nie można powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek. No ten kapanie, owszem, porwanie, to jest pierwszy odcinek, ale... Ale ogólnie tych odcinków jest trochę, nie? Nie. Wieleci. Nienawidzę ich. No, ale... To ludzie, nie? Droga donikąd? No właśnie. Tak ten horror, nie? Droga donikąd. Ktoś kojarzy, pozdrow dla komatych, nie? No ma też obstawę, kurde, nie? Nie wiem, czego się boi, nie? Ma obstawę. Nic jej się nie stanie.
Tylko te wilki pierwszego poziomu. No te słabe, bo one pierwszego poziomu już nie są, ale są słabe. Właśnie, mamy to. O tą wioskę mi chodziło, nie? Czekajcie, a możemy być cwańcyś, czy nie? Nie, nie atakujcie. Jest możliwość bycia inteligentnym, czy nie? W tej grze. Nie atakować. Vara. Znowu. No co jest? Masz panie nowego poddanego. Jesteś pewien, że to bezpieczne? Masz panie nowego poddanego. No. Czekam na twoje rozkazy. Cała wioska na easy. Czym mogę służyć? Masz panie nowego poddanego. Jestem w szoku. Mamy ile? Jeden. Jeszcze. No, mamy 4 stany dostępnego. Bęgi. Dobra. W kolejnym części wam już pokażę coś więcej. Może się uda, nie? Tak więc trzymajcie się ciepełku i cześć.